Janusz Starościk, prezes Stowarzyszenia Producentów Importerów Urządzeń Grzewczych, członek Poolowy Ekspert z Witam Global Enterprise. Tak naprawdę to trudno mówić o zakazie, prawda? Dlatego, że takiego zakazu nie ma. To jest raz. Po drugie, ograniczenia, bo jeżeli mówimy tutaj w takie kwestie, prawda, gdzie, czy będzie wolno montować, czy nie, bo nie mówimy o sprzedaży, prawda, mówimy tutaj o instalacji. To dotyczy gazów, to dotyczy generalnie paliw kopalnianych, prawda, czyli gazu ziemnego. Jeżeli mówimy tutaj o kotłach zasilanych gazami odnawialnymi, to tutaj się nic nie zmienia, absolutnie. Jeżeli mówimy o instalacji, no to od 2030 roku w EPBD jest zapisane tak naprawdę zalecenie, które jest odbierane jako zakaz montażu samodzielnych kotłów gazowych, jako samodzielnych urządzeń do ogrzewania budynku. Ale z drugiej strony nie dotyczy to urządzeń hybrydowych. Prawda? Więc to jest to. Udało się w każdym razie w pracach nad EPBD jedna rzecz, mianowicie rozdzielenie technologii od paliw. Dzięki temu właśnie kotły na paliwa odnawialne, co jest według mnie absolutnie logiczne w tym momencie, no tutaj nie podlegało żadnym ograniczeniom. Natomiast jeżeli po 2030 roku nikt nie każe nam demontować kotła gazowego ze ścian, czy powiedzmy stojącego z kotłami. Po prostu dotyczy to tak naprawdę budynków nowo budowanych oraz budynków, które przejmą pełną termomodernizację. Ale to jest też śliski temat, dlatego że Austriacy, którzy właśnie to wprowadzili 3 lata temu, 3 albo 4, nie pamiętam dobrze, no to doprowadzili do tego, że stanęła fala renowacji budynków. Bo nikt nie lubi, jak im się nakazuje, prawda, dobra, zainwestowałeś dużo pieniędzy w to, żeby tą renowację tego budynku, termomodernizację przeprowadzić, to teraz my ci każemy wywalić kocioł gazowy. No więc Austriacy powiedzieli nie, w dużej części można powiedzieć. No i to jest taki efekt uboczny po prostu głupich decyzji, bo to może być zalecenie, można przekonać, prawda, kogoś. Jeżeli ktoś ma warunki ku temu, no to nie trzeba go przekonywać do tego, że ma lepszy sposób ogrzewania, prawda, bo w sumie pompa ciepła jest bardzo fajnym, bardzo takim efektywnym urządzeniem, że są tylko warunki ku temu, to jak najbardziej można się podpisać dwoma rękoma, że trzeba to używać, prawda. Natomiast na pewno nie w zasadzie rozdzielczo-nakazowo jak za komunizmu, prawda, bo tego ludzie nie lubią i tutaj się opór społeczny robi. Także zalecenie jest takie, gdzieś tam w papierach różnego rodzaju, jakichś tam mapach drogowych jest napisane, ale to nie jest twardy zakaz, że no powinno się wyjść, prawda, bo tak to jest napisane, do 2040 roku, w tej chwili ten termin jest przesuwany jak 2050 rok, że tak naprawdę w wyniku tych wszystkich działań, prawda, skierowanych w celu ograniczenia zużycia paliw kopalnych, no to powinniśmy, powiedzmy, jeżeli to się wszystko uda, to w 2040 roku, no to już nie powinniśmy mieć kotłów gazowych. No to jest perspektywa tam 15 lat w tej chwili, prawda? To jest okres żywotności kotła, prawda? Natomiast jak będzie, być może, słuchajcie, no może być tak, że powiedzmy dostępność do gazu będzie mniejsza, prawda, to automatycznie się to zmniejszy. No nie trzeba tutaj, że tak powiem, stosować polityki rozdzielczo-nakazowej, prawda. Natomiast podkreślam jeszcze raz, takiego zakazu nie ma. Jest zalecenie, a jak to wyjdzie, to dopiero zobaczymy. W każdym razie po 2023 roku, że ktoś ma kocioł gazowy, to jeżeli będzie wymieniać kocioł gazowy, mu się zepsuje i będzie chciał nowy wsadzić, no to sobie wsadzi ten nowy kocioł. Nie będzie zakazu sprzedaży tych urządzeń, więc tego typu informacje wsadźmy między bajki. No chyba, że ktoś się podłoży, prawda, i będzie chciał rewolucję w Europie zrobić, prawda, bo tutaj w Niemczech już mieliśmy taką sytuację, że mało się rząd nie rozpadł z tego tytułu, jeżeli jak minister gospodarki stwierdził, że będzie demontować kotły gazowe, które były 2-3 lata wcześniej zamontowane, prawda, no to się wtedy rewolucja zrobiła i prawie się koalicja rozpadła rządowa, no bo po prostu no podejście pryncypialne nigdy nie sprzyja realizacji
tych wyższych celów. Także trzeba o tym pamiętać. To znaczy dekarbonizacja, w sumie ja nie lubię tego słowa, dlatego że to słowo zostało troszkę tak wyświechtane. Używane jest przy każdym, takie słowo klucz, prawda, przy każdej okazji, kiedy się chce dołożyć tutaj paliwom gazowym, prawda, no bo karbon, węgiel w przyrodzie występuje wszędzie, prawda. Występuje w biomasie, występuje w gazie ziemnym. I jak się, powiedzmy, produkuje, nie wiem, pompę ciepła, kocioł gazowy, czy kocioł elektryczny, czy kolektor słoneczny, to też ślad węglowy w tym jest, no bo przecież te składowe, no muszę, stal tak samo, można powiedzieć, składową stali jest także węgiel, prawda? Więc ja bym raczej nie lubię tego słowa, ale wracając do pytania, polegało to raczej, ja bym to nazwał bardziej odejściem od paliw kopalnych, prawda? Nie dekarbonizacji, tylko odejściem od paliw kopalnych. I gaz na przykład, oczywiście, poza tymi rzeczami, gdzie jest no, potrzeba redukcji zużycia gazu, prawda? I tutaj mamy te układy hybrydowe w połączeniu z instalacjami dla ciepła, czy wytwarzające ciepło z energii odnawialnej, prawda? Co automatycznie pokrywa część z tego zapotrzebowania, ja mówię jak nie całość oczywiście, to część tego zapotrzebowania pokrywa i dzięki temu już mamy ten efekt, no przepraszam bardzo, dekarbonizację, prawda? Bo tego gazu się zużywa dużo mniej, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest samo paliwo, gdzie gaz ziemny jest zastępowany biopaliwem, prawda, czyli w tym momencie biogazem, biometanem. To może być wodór, to może być metan syntetyczny. Po prostu jest, w tej chwili powstaje sporo technologii. Trudno mi jest w tej chwili, nie chciałbym wszystkich wymienić, bo niektóre są w fazie badań eksperymentalnej. Natomiast śmieszy mnie, powiedzmy, próba zakazywania czegokolwiek, co jeszcze na przykład nie istnieje, prawda? Bo my nie wiemy, czy za 10 lat nie będzie jakiegoś paliwa, nie zostanie wymyślone, nie pojawi się na rynku jakieś paliwo, które będzie odpowiadało tym kryteriom, tylko nie będzie objęte dyrektywą, prawda? No i to jest właśnie no, ta pułapka w dyrektywach, gdzie się zamiast odeszło się 5 lat temu mniej więcej od określenia samego celu, tylko jeszcze się wskazuje sposób. I to jest bardzo duży błąd, dlatego że do celu można docierać w różny sposób, prawda? Natomiast stawianie na jakieś konkretne technologie, konkretne rzeczy, blokuje tak naprawdę dostęp nowych technologii, no bo się postawiła jedna, druga, trzecia technologia, pojawi się czwarta, która będzie dużo bardziej efektywna i co? 5 lat trzeba czekać, bo taki jest obiekt biurokratyczny, powiedzmy, jeżeli chodzi o dokumenty unijne. Także tutaj na to trzeba zwracać uwagę i myślę, że w Komisji Europejskiej coraz więcej się na ten temat zastanawia, prawda? Mówimy o nowej komisji, która działa od roku. Ja myślę, że tak. Nie, to mówiliśmy, że to jest kwestia oczywiście kosztów. Kocioł gazowy inwestycyjnie no jest no jeden z najtańszych urządzeń, prawda, na rynku. Kocioł gazowy można uzupełnić, poszerzyć o odnawialne źródło energii, można do niego dołożyć pompę ciepła, redukując w ten sposób czas jego użytkowania i zużycia gazu. Można uzupełnić go kolektorem słonecznym. Poza tym obecny kocioł gazowy bez problemu jest, może być zasilany mieszanką gazu z udziałem do 20% wodoru albo nawet albo 100% powiedzmy biometanem. Więc tutaj tak naprawdę jest to kwestia czystej kalkulacji ekonomicznej i wygody w tym momencie. Także tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę Polskę, Polska ma troszkę inną sytuację jak zachodnia Europa, gdzie właśnie jest ta kampania antygazowa właśnie dzisiaj zaczęła i została rozpętana. Właśnie w Polsce mamy dużo większy problem, taki można powiedzieć koszula bliższa ciału. Mianowicie mamy problem z niską emisją, czyli z pyłami zawieszonymi. A kotły gazowe żadnych pyłów nie produkują podczas swojej eksploatacji. I tutaj na przykład no,
z całym szacunkiem, oczywiście jest to pewna nisza, która powinna zostać jak najbardziej, ale przykład czystego powietrza, programu Czyste Powietrze, gdzie w wyniku decyzji arbitralnej kilku urzędników europejskich, wbrew, że podkreślam, wbrew ustaleniom czy zapisom w EPBD, gdzie do 2027 roku wymiana kotłów na węgiel, kotłów na, nie wiem, na śmieci, na torf i tak dalej, na kotły gazowe może być dofinansowywana, no to nie, to oni się uparli, że absolutnie ani złotówki na rdzenny kocioł gazowy. No to w tej chwili widzimy od początku roku, czy od nowej odsłony właśnie, od nowej odsłony Czystego Powietrza, która jest od 1 kwietnia, że ta część, można powiedzieć, rynku, czy część udziału urządzeń gazowych, które do końca roku było, została przejęta nie przez pompy ciepła, tylko przez kotły na biomasę. No, co prawda kotły na biomasę w czystym powietrzu podlegają dużo większym restrykcjom, bo tam jest ten graniczny poziom emisji 20 mg na metr sześcienny, prawda, jeżeli chodzi o pyły zawieszone. Przypomnijmy, w ekoprojekcie i w tak zwanej piątej klasie czystości to jest 50, czyli tutaj rzeczywiście poszło w tym kierunku, natomiast w dalszym ciągu jest to pewna emisja, prawda, i tutaj nie ma co ukrywać, że jak mówimy o czystym powietrzu, jak jeszcze powiedzmy słyszę, że no nie wiem, inne urządzenia bez filtrów, bez niczego chcą dofinansowania czystego powietrza. Niestety dla mnie czyste powietrze stało się bardziej programem socjalnym, a nie programem wsparcia walki z niską emisją. No, to jest moja subiektywna opinia, mówię od razu, nie mówię tego w imieniu stowarzyszenia, tylko w moim, ale akurat biorę w tym udział od początku i po prostu to nie idzie w dobrym kierunku, prawda? Natomiast my w Polsce mamy problem w tym momencie z jakością powietrza i w jaki sposób chcemy z tego wyjść. Tam, gdzie gminy, gdzie domostwa przeszły na ogrzewanie gazowe, jakość powietrza się diametralnie poprawiła. Weźmy Śląsk, ilość pyłów zawieszonych, prawda, jeżeli chodzi o niską emisję, od 2018 roku do obecnego roku, czyli niecałe powiedzmy 10 lat, spadło o 2/3 na Śląsku. Oczywiście są jeszcze regiony, gdzie jak się wyjdzie z samochodu wieczorem w zimie, no to tam nie ma czym oddychać. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli się weźmie tam gminy i te, które zostały zgazyfikowane, prawda, no to i przeszło to na kotły gazowe, prawda, tudzież zostały zastosowane powiedzmy nowoczesne kotły na pelet, na biomasę, prawda, o tej niższej emisji. No ale tutaj w wypadku akurat biomasy to trzeba uważać na jakość, prawda, paliwa, bo to jest bardzo, o ile w gazie to tutaj nie ma możliwości, nie ma manewru na kombinowanie, jeżeli chodzi o gaz, bo to jest norma i gaz musi mieć określone parametry, o tyle w pelecie niestety, no mieliśmy dyskusję, właśnie dlatego na przykład między innymi powstało rozporządzenie, przygotowane rozporządzenie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczące jakości peletu. Natomiast to może być też problem, ponieważ Unia Europejska też w ramach ekoprojektu przygotowała pewne założenia takie, które no też można powiedzieć kontrowersyjne są, dlatego że jeżeli by weszło to w życie od 1 lipca 2027 roku, to ponad 90% obecnie sprzedawanych kotłów na pele, tych czystych, prawda, to by nie miało możliwości być wprowadzone na rynek. Bez elektrofiltrów, prawda? Więc to jest też przegięcie w drugą stronę, prawda? Brakuje pewnego podejścia równowagi tutaj. Natomiast rzeczywiście, no jest to pewien problem przy podejściu, ale to są już decyzje polityczne.